Wszyscy znamy to uczucie, kiedy nawet po obejrzeniu kilku filmów i przeczytaniu artykułów w danej tematyce, dalej nie jesteśmy pewni, o co tak naprawdę chodzi i jakie mamy podejmować decyzje. Taką sferą na pewno jest kupowanie nieruchomości i finanse dotyczące zakupu i refinansowania właśnie nieruchomości. Z tego powodu dzisiaj nie będziemy tylko mówić o finansowaniu i kredytach, będziemy rysować finanse. I w tej serii postaram się przybliżyć temat wykupu domu z lokalnego urzędu miejskiego, czyli z Kansilu, wyciąganie kapitału, kupowanie drugiej nieruchomości, obliczanie zdolności na nieruchomość buy to let i sporo innych tematów. Zapraszam, Aga Moczyńska, Huzaria Group. Kupujemy dom z tak zwanego Kansilu, czyli z lokalnego urzędu. Jak to wygląda? Czego się spodziewać? Spróbuję to dzisiaj narysować. Po tym, jak wynajmowaliśmy swoją nieruchomość z lokalnego urzędu przez 5 lat, czasami to może być troszeczkę krócej, taka nieruchomość zazwyczaj, jeżeli przewidują to warunki naszej umowy, będzie możliwa do wykupu. Zazwyczaj są to programy albo Right to Buy, albo Right to Acquire. I jak to wygląda? Pierwszym krokiem przy wykupie domu z urzędu jest wycena nieruchomości, jedna z dwóch. W normalnym procesie, jeżeli kupujemy nieruchomość z wolnego rynku, mamy jedną wycenę. Jeżeli kupujemy nieruchomość z Kansilu, czyli powiedzmy w ramach programu Right to Buy, będziemy musieli liczyć się z tym, że nieruchomość jest wyceniana dwa razy. Pierwszy raz przez lokalny Kansil, a drugi raz na trzecim etapie procesu wykupu wycenia ją bank. Tu jest miejsce na aplikację kredytową. Czyli pierwszym krokiem jest, po 5 latach wynajmowania nieruchomości, zgłoszenie się do swojego lokalnego Kansilu z prośbą o przygotowanie oferty wykupu. Żeby to było możliwe, odbywa się wycena. Jeżeli mamy taką wycenę w ręce i wiemy już, jaka jest wartość nieruchomości, czyli nazwijmy to wartość A, jaka jest cena zakupu dla nas jako najemcy takiej nieruchomości i jaki mamy rabat. Czyli mamy tutaj wartość nieruchomości, mamy cenę zakupu i depozyt, który w tym przypadku będzie albo rabatem, to może być tylko rabat, albo rabatem uzupełnionym naszymi oszczędnościami, jeżeli chcemy skorzystać z tego, żeby mieć mniejszy kredyt i mniejsze raty. W momencie, kiedy mamy już ofertę wykupu w ręce, możemy przystąpić do drugiego kroku, czyli aplikacji kredytowej. Aplikacja kredytowa. To jest czas na konsultację z brokerem, na wybór banku i dobranie odpowiedniego produktu kredytowego. Po złożeniu aplikacji jest miejsce na drugą wycenę, o której mówiłam wcześniej. Tą wycenę zleca bank, dlatego że w kroku pierwszym nasz lokalny urząd upewnił się, że sprzedaje nieruchomość po według własnego osądu cenie rynkowej. Teraz bank musi upewnić się, że pożyczy nam na zakup nieruchomości również według ich osądu, według ceny rynkowej. Jeżeli wycena naszego lokalnego urzędu jest taka sama jak wycena zrobiona przez rzeczoznawcę bankowego, to wtedy jesteśmy w świetnej sytuacji. Możemy kontynuować proces zakupu i wszystko przebiega sprawnie. Natomiast zdarza się czasami, że wycena bankowa jest niższa niż ta,
którą przedstawił rzeczoznawca z urzędu. Wtedy jest szereg dostępnych opcji, z których możemy skorzystać, włącznie z rozmowami z lokalnym urzędem na temat tego, czy jest możliwość obniżenia ceny zakupu. Teraz skupimy się trochę na liczbach, żeby było to jeszcze bardziej jasne, jak liczbowo przedstawia się cała ta transakcja. Wyobraźmy sobie, że nasze A, czyli wartość nieruchomości, to 100 tysięcy. Czyli na wartość A lokalny urząd wycenił wartość nieruchomości. Ponieważ mieszkaliśmy w danym domu wiele lat, otrzymaliśmy wysoką zniżkę, która wynosi w naszym przykładzie powiedzmy 40% wartości nieruchomości, a zatem cena zakupu, z jakiej możemy skorzystać, będzie wynosiła 60 tysięcy. Co oznacza, że dostaliśmy zniżkę od ceny rynkowej w wysokości 40 tysięcy. 40 tysięcy to jest zniżka, do której prawo zachowuje urząd lokalny przez 5 lat od momentu zakupu. Co to oznacza? Że gdybyśmy chcieli sprzedać nieruchomość przed upływem 5 lat, to za każdy rok, który jeszcze nie upłynął z tych 5, powiedzmy, że sprzedajemy dom po 2 latach, to musimy zapłacić jeszcze 3/5 upustu, który uzyskaliśmy z lokalnego urzędu. Na przykład, dla łatwości obliczeń, jeżeli nasz rabat wynosił 50 tysięcy, czyli nasze C, rabat wynosi 50 tysięcy, to każdy zakończony rok od momentu wykupu nieruchomości zmniejsza nasze zobowiązanie wobec Cancelu o 10 tysięcy. Czyli, żeby jeszcze większą perspektywę tutaj dołożyć do całego tego scenariusza, jeżeli po 4 latach sprzedajemy tą nieruchomość i powiedzmy, że wzrosła na wartości, sprzedajemy ją za 150 tysięcy, to od tych 150 tysięcy, które otrzymamy od kupującego, musimy odliczyć po 4 latach 10 tysięcy, które jeszcze jesteśmy winni z tytułu tego, że można powiedzieć, nie wypracowaliśmy jeszcze prawa do uzyskanego rabatu. To pokazuje, że myślę również Wam, że wykup nieruchomości z Cancelu to jest bardzo ciekawa opcja i możliwość stania się posiadaczem swojej pierwszej nieruchomości. Jeżeli jesteście w takiej właśnie sytuacji i chcielibyście wiedzieć, jak konkretnie w Waszym przypadku będzie wyglądał kredyt i Wasze możliwości finansowe, jak najlepiej skonstruować to z perspektywy finansów, to zapraszam na bezpłatną konsultację z jednym z naszych brokerów. Jeżeli to bardziej rozjaśniło Wam tematykę wykupu nieruchomości z lokalnego urzędu, to zachęcam do obejrzenia innych nagrań z serii Rysujemy Finanse. Życzę Wam podejmowania trafnych i opłacalnych decyzji w zakupowaniu i inwestowaniu w nieruchomości.